Paweł Nastula należy do czołówki najlepszych judoków świata. Karierę sportową rozpoczął w 1981 roku w sekcji Judo Shobukai AZS AWF Warszawa. W swoim dorobku posiada największe trofea z Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Jest pięciokrotnym mistrzem Polski. Ostatnim wielkim sukcesem naszego judoki było zdobycie kolejnego, już drugiego złotego medalu na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Mężczyzna zrównoważony, solidny w swoim postępowaniu, konsekwentny, opanowany. Wydaje mi się, że trudno scharakteryzować go jednym słowem. Tym bardziej, że znamy się od lat wielu i ja go odbieram po prostu w sposób naturalny, normalny. Chłopak urodzony jest do tego, żeby wygrywać. I w mojej ocenie, niezależnie od tego, jaką dyscypliną sportu by się zajął, w każdej miałby szansę odnieść niebagatelne sukcesy. Myślę, że przede wszystkim ciężki trening i podejście takie typowo zawodowe. No, wiąże to się z dużymi wyrzeczeniami, no, ale po prostu to jest wliczone w te sukcesy, które udaje mi się odnosić. Od roku właśnie Nastula stał się w pełni profesjonalnym zawodnikiem judo na bardzo wysokim poziomie i sądzę, że on przełamał mniej więcej w ostatnim roku pewną granicę psychiki własnej, bo widzieliśmy, że miał różne walki, natomiast w tej chwili to jest w pełni profesjonalne walki, a co powiedzmy jeszcze ważniejsze, że on zmienił w ogóle stosunek do treningu. Jest to w pełni profesjonalny trening, on sobie zdaje sprawę, dlaczego pracuje, tak jak Legiem pracował przed Barceloną. On nie w tej chwili nie ogląda się na kolegów czy na inne grono, tylko po prostu ciężko pracuje. No i jeszcze jedna ciekawa sprawa z Nastkiem, bo tak go nazywamy, że od właśnie mniej więcej roku myśli również o przyszłym życiu, a więc uczy się. Co jest, no w ogóle u niego były pewne problemy, w tej chwili nie ma żadnych problemów. Jest na kursie instruktorów judo. Prawdopodobnie w miesiącu sierpniu już ten kurs zostanie zakończony i będzie miał no, zawód instruktora judo. A więc no, zmienił diametralnie swój stosunek do treningu, do zawodów, do życia. No, jest to w pełni według mnie jeden z młodych, bo młody w sumie chłopak, który no, może nawet, co mu życie, prześcignąć, może Legienia, oby tak było. Właśnie niedawno zacząłem, w sumie pół roku, naukę. No, miałem wcześniej pewne problemy, po prostu wydawało mi się, że szkoła zawodowa to wszystko, jednak teraz dochodzę do wniosku, w tym doszedłem, że jednak trzeba dalej się uczyć i żeby coś z tego było. No, myślę, że jak to pogodzę. Na razie mi się to udaje. No, czym bliżej olimpiady, tym będzie gorzej. No, częste obozy i tutaj będę miał problem. Mam nadzieję, że nauczyciele wezmą to pod uwagę i jakoś będą ulgowo mnie traktować. To znaczy chodzi mi tutaj, że głównie o przenoszenie egzaminów na inny termin. No, często jest tak, że te terminy się wiążą z wyjazdami, z obozami. Ja po prostu nie jestem w stanie na nich być. No. Ale na razie cieszę się, że jakoś to mogę pogodzić. No i tym bardziej, że nauczyciele są wyrozumiali. Jego dalsza edukacja dla mnie jest niezwykle istotnym elementem w procesie kształtowania człowieka jako takiego, w procesie rozwoju jego osobowości. Paweł dwukrotnie przerywał naukę. Było to wielkim moim zmartwieniem i jak gdyby nie spełnieniem do końca roli trenera, roli wychowawcy i pedagoga. Aktualnie uczy się z własnej chęci, z własnej woli i uczy się dobrze. To jest pocieszające. Paweł Nastula w 1993 roku wygrał japoński turniej imienia Jigoro Kano, należący do najbardziej prestiżowych zawodów w tej dyscyplinie sportu.
Szczególnie pamiętam ten turniej, no to był turniej po Igrzyskach Olimpijskich. Jechałem na ten turniej tak troszeczkę taki zmęczony może tym wszystkim i zniechęcony do treningów, niepowodzenia na olimpiadzie, no taka ogólna niechęć. Natomiast po wygraniu tego turnieju poczułem się od nowa taki mocny, że jednak mogę trenować i być w stanie wygrać z każdym. Walka z Kamochi tutaj w finale na Jigoro Kano no, była dosyć ciężka, tym bardziej, że to było w Japonii. Japończyk w finale, no ściany pomagają, prawda? No i tutaj miałem ciężką przeprawę. Rozstrzygnąłem tą walkę tak samo, w sumie tak troszeczkę nie w moim stylu dotychczas, jaki wcześniej prezentowałem, może tak. Końcówka walki po prostu zadecydowała. No ja miałem więcej troszeczkę kondycji i rzuciłem go na kokę i tą koką wygrałem. Sukcesy same w sobie nie są rzeczą taką prostą i oczywistą. Wejście na poziom czołówki światowej czy europejskiej wymaga naprawdę dużego nakładu pracy. Nie mówię tego po to, żeby ukazywać sportowców w roli cierpiętników, męczenników, ale po to, żeby wykazać, że podobnie w każdej innej dziedzinie prawdziwy profesjonalista musi poświęcić dużo czasu, dużo energii na to, żeby na ten top się wdrapać. Sukces polskiego judo jest sukcesem Pawła Nastuli i wielu, wielu naszych znakomitych judoków. Paweł Nastula jest czołowym zawodnikiem świata. W zeszłym roku zajął drugie miejsce we trzech kategoriach w plebiscycie i rankingu europejskim nie judo. Jest to zawodnik, który ma pełne predyspozycje w tej chwili obalenia mitu Japończyków i zdobycia Mistrzostwa Świata w Makuhari. Wyjątkowe zdolności motoryczne, świetne czucie, ostatnio poprawił kondycję. Europa gratulowała nam tego zawodnika. Muszę powiedzieć, że bardzo wielką radością dla mnie było, kiedy dekorowałem złotym medalem Pawła Nastulę i wszyscy mówili, że jest to czystej wody brylant, który przy odpowiednim jeszcze treningu zdecydowanie będzie w tej kategorii najlepszy na świecie i życzę mu, żeby był zawodnikiem pokroju Yamashity. Naturalnie, no może o tym zwycięstwie na Mistrzostwach Świata. Oczywiście nie będę tutaj mówił, że wygram, będę się bił tak jak bije się dotychczas. No te sukcesy z Mistrzostw Europy w Gdańsku no i teraz w Birmingham potwierdziły moją przynależność do tej czołówki światowej. No i to, że po prostu no, jestem w stanie z każdym wygrać i to cieszy i to mnie bardzo mobilizuje do dalszej pracy.